Witajcie moi kochani, tak jak obiecałem, dalszy ciąg przesyłki od przyjaciół z kanału Franek FIFA. Franek FIFA? Super, zresztą sprawa z ich, nie ma już tego. Karty zasługują na większą uwagę, dlatego też postanowiłem zmienić perspektywę i nagrać odcinek, który będzie tylko i wyłącznie, jak to się, słowa mi brakło, aż kurde, jeszcze nadal pod wrażeniem. Który nadal będzie, a tu właśnie, zobaczcie, to jest logo Franek FIFA, ich kanału. I nagrywam ten odcinek, żeby właśnie pokazać karty, jakie dostałem w gratisie, czy częściowo w wymianie, ale w większości to jest gratis. Takich kart się po prostu w życiu nie spodziewałem. Jest to szok i chyba nikt jeszcze na kanale takich kart nie pokazywał, bo to są unikaty. Takich kart nie można zdobyć, nie można kupić. Znaczy zdobyć można, natomiast nie, na pewno nie kupić, znaczy... No, mieszam strasznie, ale to wybaczcie mi, jest moja ulubiona drużyna i zobaczcie, co my tu mamy. To są karty bazowe, z tego co wiem, po prostu wysłane do klubu, do Bayernu i oni po prostu odsyłają coś takiego i to naprawdę wymaga sporo pracy, zaangażowania. I mnie to niszczy. Mnie ta przesyłka po prostu tak zabiera, że zresztą widzicie, że ja nie potrafię nawet słów sklecić w jedną całość. No masakra, po prostu masakra. No, mamy tutaj Martineza z autografem na chromie z 2013-2014. No, coś pięknego po prostu. No po prostu naprawdę coś pięknego. Jest to wielki, wielki szok i wielki ukłon w kierunku ludzi z kanału Franek FIFA. No po prostu jest to jedna wielka miazga na weekend. Jest dzisiaj piątek, wróciłem z pracy szybko, bo wiedziałem, że ta paczka przyszła, czekałem na nią długo. Ale nie wiedziałem, że takie coś będzie w tej paczce po prostu. Mnie to, uwierzcie mi szczerze, że to mnie zdecydowanie bardziej cieszy niż to. To jest naprawdę, ja już się nawet zastanawiałem kiedyś właśnie, żeby wysłać do Bayernu coś takiego właśnie z bazówkami, czy jakimiś kartami lepszymi. Robin, piękny. No ale jakoś tak nigdy nie ten. No nie, no to jest po prostu cross, szkoda tego crossa mi nadal, nie umiem oddziałować, oglądałem przedwczoraj mecz i tak mi tego crossa tam brakowało, kurde, że masakra. No ale szkoda. No i gigant Ribery, który jest aktualnie kontuzjowany. To są karty bodajże, sądząc po koszulach, z tym kołnierzykiem sławnym, 9-10, ale zobaczymy, czy się, bo się mogę mylić. Tak, 9-10. A to jest Bundesliga 13-14. Jakby tego było mało, moja głowa została poddana kolejnej detonacji. W momencie, kiedy otworzyłem te oto karty, to już pewnie wiecie, co to są. Mamy trzy karty z Prisma. Jak możecie już dla wtajemniczonych po kolorach rozpoznać, są to karty limitowane, moi kochani. Dostałem trzy karty limitowane, którymi są, zobaczcie, Karagounis na karcie limitowanej 129 na 149, czyli to jest ta karta. No po prostu to, co ja zawsze z kartami limitowanymi robię, moi drodzy przyjaciele i nie tylko przyjaciele, różnie to czasem jest wiadomo, gdzie ja mam te moje, teraz tego nie zrobię, nie jestem przyszykowany, widzicie. Nagrywam filmy, a się nie przygotowałem odpowiednio. No nic, nie będę tracić czasu. Powkładam sobie to do moich magnesików później. Natomiast szacun. Naprawdę wielki szacunek. Na razie może zrobimy to w ten sposób, że sobie włożymy je do loaderków. Bo na to zasługują te karty zdecydowanie. Aż są za grube. Sorry, co ona taka gruba? To broderek taki ciasny. No pięknie, to może na bok damy. I mamy Karagounisa, drugą kartą jest, sorry, że aż tak przyciągam, ale no naprawdę jestem podniecony tymi kartami. Drugą kartą jest Dauda,
Ja może nie będę tutaj stukał, tak żeby was nie pobudzić. 147 na 199. Tutaj mieliśmy to lepszy limit. To coś nie chce wejść, ten karagunik coś ciasny jest. 129 na 149, czyli tu mamy lepszy limit. Tu jest kolejna. No i mamy zapatę także na 199. No naprawdę, no kurde, Szymon, szacuneczek. Nie wiem jak się oddzięczę, przynajmniej spróbuję jakoś, ale może być ciężko. Może być ciężko. Tu mamy franek FIFA, sygnowany ich logiem kanału. Tu mamy piękne pudełko. No, te karty są w stanie oczywiście idealnym, nienaruszone, w lepszym stanie, jak to mówię, niż w powięciu z saszetki czasem. Piękne pudełko, szacunek. No i mamy po prostu do czynienia z pełnym profesjonalizmem. To są moje braki, to wiem. O tych kartach wiedziałem. I to miał być przedmiot naszej wymiany właśnie. To miał być przedmiot naszej wymiany. Ta karta jest troszeczkę tutaj chyba w transporcie trochę poszło i coś nie tak. Ale zobaczcie, to są wszystko karty specjalne, bo ja już mam bazówki, mam, a zbieram tylko i te podstawowe inserty specjalnych, czyli te srebrne, żadnych kolorów. No i tak, i mamy Cup Kapitańsa Eniemy na bramce. Mamy Asamoah Gyana na Cup Kapitańs. Srne, zobaczcie, to są piękne karty. Mamy Hugo Lorisa na karcie Cup Kapitańs. Musimy pozakrywać niestety pozostałe karty. I mamy tutaj zespoły. Mamy United States na karcie zwykłej. Mamy Anglię także na karcie zwykłej. Oczywiście nie będę mówił, że na karcie zwykłej. To są wszystko na karty zwykłych, bo tylko takie zbieram. Nie zbieram tych kolorowych. Mam trochę tych kolorowych. Mogę się powymieniać na takie właśnie zwykłe. Mamy Hossit Recife, czy jak to się tam czyta, nie wiem, Kaif, Recife, Recife, nie mam pojęcia. Kolejny Cup Kapitańs, mamy Marqueza, super karta. No Priest, to po prostu gniecie w fotel. Te karty gniotą w fotel i jak ktoś się zachwyca nad tymi naszymi kochanymi krajowymi kartami, to po chwyceniu czegoś takiego to po prostu jest... Te karty się nie da nawet wygiąć, nie? To jest tak twarde. Piękne. Ruiz, Brian Ruiz. Mamy Nigerię, zobaczcie. Herb Nigerii, też piękny. Mamy Netherlands, Robin van Persie. Piękna karta. No, ja będę dążył do tego, żeby Prisma zebrać. To jest dla mnie priorytet Prism karty. Mamy Gerarda. Sety bazowe oczywiście. Będę dążył do tego, żeby były kompletne. Lampard na karcie World Star. Mamy na karcie World Cup Cafu. No, coś pięknego. Coś pięknego. No i mamy Klinsmana. Piękna legenda. Dzięki za tą kartę. W szczególności serdecznie wam, moi kochani, dziękuję. Czat. Po prostu czat. Jesteście wielcy. O tym wiecie doskonale. Cieszę się, kurczę, że przez ten YouTube, pomimo tych różnych takich przeciwwskazań, takie fajne znajomości się ponawiązywały. Czy to właśnie Franek FIFA kanał, czy Patryk Real Madryt, czy Kruszyna, czy Sebek, czy Brajczes. No jest Michał Kolektor. To są ludzie, z którymi często mam stały kontakt. Czy Cards Planet, Dana, serdecznie was wszystkich naprawdę, naprawdę pozdrawiam. No i Franek FIFA, co ty tu? Aha, tu są moje braki, chyba to też tak z tego, co wnioskowałem. Wow, a ta jest piękna. Kurde, limiter, au, flagę. Lam, świetna karta. Z Bayernu. No czat, po prostu czat. Dajcie no folijkę szybko jakąś. A, folię, no co za pech. Tak pewnie wyląduje zaraz w moim albumie, ale na razie niech stoi. Na razie niech stoi. Mamy Match Winnera. To są tak, to są moje braki z Bundesligi. Tu mamy karty bazowe. Coś tam się
znalazło Frankowi. O, tego nie miałem też, tak, tak, to są super, naprawdę super, no po prostu jestem w niebo wzięty za te wszystkie karty, bo te pryzmy są cudowne, ale te muszę się do nich odkopać, do moich kochanych nowych kart. No, te pryzmy są twarde, to są karty, ale to jest po prostu, kłaniam się nisko, naprawdę szapoba dla Was za to, co tutaj zrobiliście w tej kwestii. Jest to, oddaję Wam serducho. Trzymajcie się, hej!